Witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za moje zmęczenie, które mi tutaj towarzyszy, ale jest już dosyć późna godzina i materiał tam nagrywam w sposób bardzo spontaniczny. Dlaczego? Z tego względu, że już po raz kolejny otrzymuję prośbę o pomoc, zapytanie, jak rozwiązać problem, który nie dotyczy mojego produktu. Natomiast osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja zawsze staram się pomóc i staram się nieść też pomoc w takich przypadkach, w których nie jestem odpowiedzialny, gdyż produkt nie jest mój. To, czego nie mogę zrozumieć, to nie mogę zrozumieć zachowania pewnych dystrybutorów, pewnych handlowców, nazwijmy ich tak, którzy Was jako klientów kochają, uwielbiają, szanują, całują po rękach i nogach do momentu, w którym nie zapłacicie za fakturę. W momencie, kiedy zapłacicie za fakturę, odbierzecie towar, mają Was w bardzo głębokim poważaniu. Świadczą o tym wiadomości, maile, jakie od Państwa otrzymuję. Chociażby nieodbieranie przez nich telefonów, macie jakiś problem i raptem nikt tym problemem nie chce się zająć, więc trafiacie do mnie. Ja mogę tylko powiedzieć z mojej strony, że jestem odpowiedzialny za produkty producentów, których dostarczam na polski rynek. Jednak ze względu na to, że jest wielka ignorancja i niestety wielu oszustów, tak mogę nazwać chyba te osoby, które sprzedają spieki kwarcowe pod szyldem materiału wybitnego, niesamowitego, cudownego, iły, łupki, pigmenty ceramiczne, bla, bla, bla. Ciągle ta sama śpiewka i że niby te produkty są lepsze od gresu. To już jest oszustwem. Właśnie tacy ludzie, później jak się okazuje, po pierwsze nie wiedzą, jaki produkt sprzedają, a po drugie, kiedy pojawia się problem, to oni nie chcą mieć z tym nic do czynienia. I to jest bardzo przykre. I teraz ja w tym materiale postaram się Państwa naprowadzić na kilka kwestii, aby Państwo w przyszłości mogli uniknąć problemów, które już po raz kolejny wiadomości, które otrzymuję, co teraz dalej zrobić z tym. Kilka tygodni temu miałem sytuację z blatem pewnego znanego włoskiego producenta, którego nie jestem dystrybutorem, nie jestem odpowiedzialny, nie jestem przedstawicielem, nie jestem w ogóle odpowiedzialny za tą markę, ale ponieważ państwo ci mieli problem, że na blacie zaczęły pojawiać się jakieś smugi dziwne i w dzisiejszym mailu kolejny raz widzę, że się pojawiają jakieś smugi, więc nie wiem, czy to jest problem z produkcją, czy to jest problem z ekipą montującą. Co gorsza, ani dystrybutor, ani ekipa montująca nie chcą tutaj się w jakiś sposób odezwać do tych państwa. Ci państwo próbują uzyskać jakieś informacje, o które ja proszę, ale niestety wszystko jest top secret. Więc zacznijmy od tego. Jeżeli kupujecie, gdziekolwiek byście nie kupowali wielkoformatowy gres, spiek kwarcowy, jak będą wam wciskali, wielkoformatowy gres, to po pierwsze zawsze musicie prosić o dokumenty, prosić o fakturę. Na tej fakturze ma być dokładnie opisany produkt, który kupujecie, jego wymiary, jego grubość, kolor, czy też nazwę, jaką nadał temu produktowi producent. Bo produkt jako spiek kwarcowy jest wymysłem polskiego rynku. Nigdzie indziej na świecie nie istnieje spiek kwarcowy. Bez względu na to, czy udostępnia produkty Laminamu, Marazzi, Kerlite, Cale Italia, Fondovalle, Rex, Cerim, Sil Ceramiche, Grespania itd. Jeżeli ktoś Wam będzie na fakturze odważy się napisać, że spiek kwarcowy nie jest gresem, to ja proszę, żebyście mi przesłali taką kopię tej faktury z takim opisem. Nie chcę widzieć, ile za to zapłaciliście, mnie to nie interesuje, ale z wielką przyjemnością chciałbym poznać osobę, która takie twierdzenie, ma odwagę takie stwierdzenie napisać na fakturze.
A to już tak na marginesie mówiąc. Więc zawsze na fakturze w pierwszej kolejności powinniście mieć oczywiście wszystkie informacje techniczne. Rozmiar produktu, jaki to jest produkt, jego grubość, nazwę i też kto ten produkt wyprodukował, jaki producent ten produkt wyprodukował. Proście o takie informacje, to proście, żądajcie wręcz, płacicie, więc żądacie, chcecie mieć wszystkie informacje. Czy to będzie Sil Ceramikę, czy to będzie, nie wiem, Laminam, czy Marazzi, Fondovalle, Kerlite, Mirage, czy ktokolwiek. Wy chcecie mieć informację techniczną odnośnie producenta, kto ten produkt wyprodukował. To jest bardzo ważne. I tu już mam jakiś temat zamknięty, bo zapłaciliście i teraz ten produkt trafia na przykład do Was do domu i przychodzi ekipa montująca. I teraz, jeżeli będzie to ekipa montująca, która będzie Wam te płyty gresowe wyklejała na ścianie, czy na podłodze, czy na blacie, czy gdziekolwiek indziej będą te płyty montowane, to proście oczywiście o fakturę i to jest bardzo ważne. Ja wiem, że kombinatorstwo polskie, no bo VAT, nie VAT, i wydaliście już tyle pieniędzy na ten produkt, wydaliście z pewnością dużo pieniędzy na klej, bo na kleju też nie należy oszczędzać, jeżeli chodzi o tego typu produkty, więc miejcie też dokument, kto Wam ten produkt ułożył, przykleił, żeby potem nie było, że gdzieś tam do kogoś trafiła gotówka i ten ktoś zawsze może powiedzieć, ale przecież mnie tu nie było. No bo nie macie żadnego dowodu na to, że firma X była u Was w domu i ten produkt układała. I to może być problematyczne, więc zawsze musicie mieć fakturę. Ale dodatkowo, na tej fakturze zażądajcie, nie proście, wypłacicie, wy wymagacie, jesteście klientami, zażądajcie, aby po pierwsze było napisane, na jaki klej ten produkt jest montowany. To jest dla Waszego bezpieczeństwa, to jest bardzo ważne. Jeżeli była fuga, pamiętajcie, że producenci zalecają minimalną fugę 2 mm. Kładzie się te produkty też z fugą 1 mm i nic się nie dzieje. Broń Boże na styk. Na styk się żadnych płytek ani płyt nie montuje. Każdy producent zaleca minimalną fugę 2 mm. O tym należy pamiętać. Więc jeżeli była fugowana, to jaką fugę użyli? Jaki produkt został użyty do fugowania? Jeżeli był stosowany jakiś silikon, to dokładną nazwę silikonu, producenta itd., itd. Jeżeli ekipa po skończonej pracy myła te płyty jakimś produktem, jakim produktem te płyty zostały umyte? To jest też bardzo ważne. I te wszystkie rzeczy mają być opisane na fakturze, bo faktura będzie takim kompletnym dokumentem dla Waszego bezpieczeństwa. Dlaczego o tym mówię? Z tego względu, że zdarzają się takie sytuacje i to nie pierwsza, bo jedną sytuację, o jednej mogę Wam opowiedzieć w Tychach na przykład i jeszcze spotkałem się z dwoma innymi tego typu sytuacjami, że gdzieś jakaś ekipa ułożyła blat. Ten blat dzisiaj nie można go niczym doczyścić, klienci są zdesperowani, bo nie wiedzą, czym to doczyścić, a firmy, które to montowały, mówią, my Wam nie powiemy, czym żeśmy to kleili, układali, czym żeśmy ten produkt myli. No jak to? Ja nie dociekałem, czy osoby te mają też faktury, bo jeżeli mają faktury, to w takim przypadku bierze się adwokata, czy tam radcę prawnego, czy no, kogoś, kto po prostu wystosuje proste pismo do takiej firmy i weźmie ich za 4 litery konkretnie. Bo co to znaczy, że my nie powiemy, jakim produktem żeśmy to myli? Jeżeli produkt został w jakikolwiek sposób uszkodzony, to ja chciałbym wiedzieć, jakim produktem oni to uszkodzili. Bo wiecie, no, gres nie jest łatwo uszkodzić jakimiś kwasami, bo są to produkty bardzo odporne. No ale jeżeli doszło do czegoś takiego, no to wiecie, no, trzeba wiedzieć, czym to zostało uszkodzone. Albo inaczej, bo nie musi być uszkodzone, może być czymś zapaćkane. A jeżeli wiemy, czym było zapaćkane, to automatycznie znajdziemy produkt, żeby tą płytę doprowadzić do stanu oryginalnego. Takiego, jaki był na przykład prezentowany w salonie. Jeżeli robi Wam blat kamieniarz,
który mówi, zrobię super blat ze spieku kwarcowego, bo spiek kwarcowy to jest ten niesamowity produkt, no to pamiętajcie, że tutaj też musicie mieć kompletny dokument, zwłaszcza jeżeli on przyjdzie wam ten blat montować. Zawsze żądajcie kompletnej informacji technicznej, z czego, czym te blaty, na co są klejone, na co są układane, czym mocowane, jaką chemią i tak dalej, i tak dalej. Żądajcie tych informacji, nie proście. Pan by mi powiedział, nie, pan mi ma to napisać, bo to jest bardzo ważna kwestia. To jest bardzo ważna kwestia, która rozwiąże wiele problemów osób, które piszą do mnie, ja nie jestem w stanie im pomóc. Mimo iż produkt nie jest mój, produkt nie należy do mojej gamy produktów, ja za ten produkt nie jestem w żaden sposób odpowiedzialny, żadnych pieniędzy na tym nie zarabiam, ale chcę pomóc tym ludziom. Więc żądajcie, aby na dokumentach, na fakturach widniały kompletne informacje. Jak kupujecie, pamiętajcie, dokładny wymiar produktu, jego grubość, jego nazwę i producenta, który ten produkt wyprodukował. Bo to można też zweryfikować potem. Tak, jeżeli pojawi się jakiś problem, to wy mając producenta, mając fakturę, gdzie kupiliście ten produkt, jeżeli będzie was olewał handlowiec z tego punktu sprzedaży, wy macie jakiś problem, a ten handlowiec będzie cwaniakował, nie będzie odbierał telefonów, bo byliście kochani, póki nie zapłaciliście, jak już zapłaciliście, to ma was gdzieś, tak? I będziecie mieli problem, to jest duże ułatwienie, ponieważ jest na fakturze nazwa dystrybutora, który wam ten produkt sprzedał, jest też nazwa producenta i wymiar produktu, który kupiliście. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli będzie właśnie taki dystrybutor was olewał, to wy możecie go pominąć i zwrócić się bezpośrednio, nawet z adwokatem, do producenta. Producent będzie was wyrzucał i nie do dystrybutora, idźcie do dystrybutora. Nie ma problemu, walicie list przez adwokata i do dystrybutora, i do producenta. Muszą wziąć na siebie odpowiedzialność za produkt. To nie jest tak, że ktoś coś wyprodukował, ktoś coś sprzedał, wy zapłaciliście i póki, jak już zapłaciliście, to teraz bujajcie się. Nie ma takiej w ogóle opcji. Więc ważne. Rozmiar, grubość, nazwa produktu i producent, który to wyprodukował. Nazwę producenta. I oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz, gatunek. I jeżeli jest kod tonalizacji płyty, to też kod tonalizacji płyty niech będzie. Ilość, cena, dziękuję. Firma, która montuje. Druga faktura. Jaką chemię użyli do klejenia, jaką chemię użyli do montowania, do fugowania i jaką chemię użyli do czyszczenia. To jest też bardzo ważne. Jeżeli robi to kamieniarz, czy meblarz, czy ktokolwiek inny, dokładnie żądajcie tych samych informacji, by wszystko było na fakturze napisane. Z tego względu, że na fakturze macie nazwę firmy, czy też osoby, która wykonała usługę, i wszystkie informacje związane z tym, jaką usługę wykonała. Montaż blatu czy obróbka blatu to nie jest nieważna informacja. To jest informacja zbyt ogólna. Żądajcie informacji szczegółowych. Jakie kleje, jakie silikony, jaka chemia, czy myte i tak dalej, i tak dalej. To będzie bardzo pomocne. Bo jeżeli będziecie mieli tego typu informacje i pojawi się jakiś problem, i napiszecie do mnie, to mi też będzie łatwiej wam pomóc, bo ja niestety nawet ze zdjęć widzę, jak te blaty są uszkodzone, znaczy uszkodzone, zapaćkane czymś, czy na ścianach widziałem też różne tego typu rzeczy. Warto, no nie jestem w stanie pomóc, tak, nie wiedząc, co zostało użyte. Ja mam dobrą też sytuację, bo ja we Włoszech znam praktycznie wszystkich producentów, jeżeli jest jakiś problem, to mam możliwość bezpośredniego kontaktu z producentem, dzwonię do biura technicznego i mówię, słuchajcie, jest taki i taki problem i oni też są w stanie mi jakoś odpowiedzieć, ewentualnie pomóc, żebym ja mógł też później państwu udzielić jakiejś informacji. Mimo iż powinien to zrobić punkt, w którym kupiliście ten produkt. Bo to uważam, że stanowi część też oferty, tak? A nie, że do momentu, kiedy nie zapłacicie, to jesteście cudowni. Jak już kupiliście produkt, zapłaciliście, to się bujajcie przysłowiowo, więc
Cóż, taki dzisiaj film, spontaniczny materiał nagrałem po kolejnym mailu, jaki otrzymałem. Chciałbym Wam wszystkim pomóc. Mogę zażartować, powiedzieć, nie wiem, kupujcie wielkoformatowy gres Seal Ceramicę albo Dekorunion. Jestem wtedy za to odpowiedzialny i ja biorę na siebie wszystko, na klatę biorę. Każdą odpowiedzialność, nie ma problemu. Podejdziemy do tego technicznie. Ja nie ma problemu. A póki co trzymajcie się. Szanowni Państwo, wszystkiego dobrego. Na mnie już pora.